O, już jesteśmy w gołębniku rozpłodowym Maćka Wudzika. Maciek, opowiedz o parach rozpłodowych. Pokażę pary, które są w tym roku złożone na rok 2014. Zaczniemy od początku. To jest para, to jest akurat para mieszana. Samica Henk van Lieb de Prut. Piękna deklaczka. I tutaj zrobimy po prostu gołębia w krzyżówce. Samczyk bardzo wigorny, sam jest Hans Meyer, Schellens van den Abele. Może być z tego ładna para, no zobaczymy. To jest para, będzie trzymana w krzyżówce, bynajmniej na ten styczniowy rejon. Druga para zostaje tak, jak była, późniejsze gołębie były w tym roku naparowane. To jest oryginał samczyk Henk van Lieb de Prut. Mniejszy gołąb, ale to jest gołąb zimbredowany, imbred na Gondengentala. Czyli gołąb bardzo, bardzo przydatny w tej hodowli jako gołąb rozpłodowy. Samiczka, o tam już widzę, są jajka. Samiczka też jest z Henk van Lieb de Prut, czyli 100% van Lieb. Samiczka jest na Blugentala. Może pokażmy ją bliżej. Czyli dwa gołębie przodowe, takie dwa gołębie z hodowli Henka van Lieb de Prut. Para bardzo fajna, w zeszłym roku też już było takie połączenie tej pary, czyli na pewno się sprawdza ta para. Są teraz zamykane razem, mówię, żeby nie było lewych kryć, czyli te pierwsze na pewno są wszystkie krycia prawidłowe. Tu jest mój stary samiec lotowy, to już starszy gołąb, 2003 rok. To jest Jansen, z jednej strony czysty, piękny gołąb, 50 kilka konkursów, później był wycofany z lotowania, bo gołębnik był przyniesiony. Jansen Wolters Kurkers, stara rasa z jednej strony, a z drugiej strony Jansen Kampais. I on ma samiczkę, późną samiczkę, czysta deklaczka od Henk van Lieb de Prut. Późniejszy gołąb, trzy piórka jeszcze do zrzucenia. To już gołąb wychowany tu u nas, ale jest to czysty deklak. Następną parą jest też przepiękny samczyk, też w rodowodzie Gondengental, Blugental 810, 613. To jest Henk van Lieb de Prut. Czysty samiec, piękny gołąb, pięknie zbudowany. Naprawdę można mu pozazdrościć budowy, każdy może mu pozazdrościć tego wyglądu. A samiczką tutaj do niego jest samica Jansenka. Pochodzi ona, to już gołąb wychowany u mnie, pochodzi po tym starym moim rozpłodowcu, po Jansenie od Andrea Otthoffa. Jest to matka, notabene, samiczki, która w tym roku jest reprezentantką okręgu gdańskiego w C-klasie. Co jedziemy dalej? Następny go. Tu też przepiękny samiec. One są wszystkie praktycznie, te samce, blisko spokrewnione. Też to jest Henk van Lieb. Tak samo piękny gołąb, czysty deklak. Linia też Gondengentala, piękny samczyk, i on jest tu położony na gołębia. Są trzy nowe nabytki też w gołębniku z hodowli niemieckiej, wielokrotnego mistrza Hamburga, Kanza. To jest wnuczka olimpijczyka, przepiękna samica, mają też piękne upierzenie, miękkie, czyli zdecydowałem, że je mogę wparować w gołębie deklaka. Tu jest cała para gołębi od tego Kańca, to nie będziemy wyciągać, też mają jajka, samczyk akurat siedzi. Tu jest córka olimpijczyka. W tym to są z zeszłego roku jeszcze zapiski. To będą zmienione. Tutaj mamy. Tu oczywiście jest gniazdo tego, w zeszłym roku pokazywaliśmy Henka,
To jest czysty gołąb też Van Lipt de Prut. Gołąb lotowany u Henka, ładnych kilka lat, niezawodny gołąb, teraz jest u nas w rozpłodzie. Ma w tym roku samiczkę, też od Henka. Tak zalecał Henk to sparowanie, czyli tak w tym roku to parujemy. Też przepiękna samica, pstra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tu jest nowa złożona para. Czysta samica Borkmans, czyli Deklak. Przepiękny gołąb. A samczyk jest od Henka, też czysty Deklak. Tegoroczny, zeszłoroczny gołąb, 13 rok. Coś zawsze nowego do hodowli trzeba co roku przywieźć. Przepiękny samczyk, pięknie ułożony. Czysty Deklak. Na dole mamy tak samo, to jest para moja, już wywodząca. Jeden to jest gołąb, to jest Jansen Wolter Skurpiec, czyli brat tamtego starszego lotnika. Też bardzo dobry gołąb, dużo konkursów. A samiczka jest już u nas wychowana, to jest samiczka na olimpijskiej obrączce. To jest czysty gołąb Henk Van Lipt de Prut, ale wychowany już u nas. Ona jako młoda na 7 koszowań w roku olimpijskim, na 7 lotów młodych gołębi, 7 konkursów. Na jednym z filmików ją pokazuję, gdyby ona była w drużynie olimpijskiej, naprawdę był może i na pudle w Polsce, tak byłem 60. Samiczka ta się zawiesiła w 2012 roku na 10 locie z 8 konkursami. I no jakimś cudem trafiła w tym roku, komuś uciekła albo coś i wróciła z powrotem do gołębnika i idzie do rozpłodu. Zginęła na bardzo ciężkim locie, katastrofalnym locie w maratonie. Tu mamy oryginalną parę, nie, to jest tak, tu była oryginalna para, teraz jest zmieniony samiec, on teraz siedzi na jajkach. Czysty Van Lipt, pierwszy piękny deklak starszy, gołąb samiczka. Samiczka jest to już gołąb starszy, 2004 rok, czyli 10-letnia samica. Pochodzi ona jeszcze z gołębnika świętej pamięci Józka Dzingielewskiego. Jest to córka tej słynnej Miuni. Gołąb to jest Jansen Szeles. Wywodziła się z gołębnika mistrza też Hamburga Bindacza. Tu mamy akurat parę krzyżówce, to jest Hens Majera i Rothoffka, pół Rothoffka, pół, to jest Rothoff krzyżówce, czyli Jansen na Van Dijka, czyli na Kanibala. Też bardzo ładna samica, 2006 rok, a do niej w tym roku jest przepiękny samczyk, Od Hensa Meyera, który tutaj dostałem w prezencie od Janusza Szalkowskiego. Jest to samczyk też z jednej strony na Kanibala, z drugiej strony Szelens, czyli tutaj je dałem razem. Tu mamy tak samo przepięknego samca Henk Van Lipt de Prut. Przepiękny samiec, pięknej budowy. Dał w zeszłym roku bardzo dobre gołębie. Na pewno z niego będzie pociecha. A samiczką tu jest, o, tam już są też dwa jajeczka. Samiczka jest to czysta Borkmanska. Z lepszych linii u Borkmansa, bo tu jest w rodowodzie jest gołąb 25, a z drugiej strony 61. 613 oczywiście. Jest to gołąb, tylko że jest to gołąb już wychowany u nas. Pochodzi z hodowli od kolegi Podolaka i Krupy, Zbyszka i Jarka. Mają też właśnie piękną parę Borkmansów. Zbliżamy się do końca. Każdy musi zobaczyć, gryty muszą być w tej fazie bardzo dobrej jakości,
żeby miały gołębie. O. Tu jest samiczka, czysta deklaczka z hodowli niemieckiej, Reimera. Pochodzi z jednej strony, to jej rodzice byli, tej samicy rodzice i takiego kraka ich lotowego 1100, to jest ci sami rodzice. A znowuż partnerem do tej samiczki jest samczyk od Henka. To jest samczyk, którego dostaliśmy w prezencie, ponieważ zgubił obrączkę w gnieździe. I to jest tak samo bardzo dobra linia gołąb Golden Gental, Blue Gental, czyli dwa najlepsze gołębie, jakie tam były ostatnich lat, są tu na niego nakrzyżowane. Tutaj jest gołąb, teraz nabyty w tym roku. To jest z ostatniej naszej wyprawy do Holandii. Czysty Borkmans, czyli najczystsza linia, jaka może być gołębi deklaka, tak samo. Piękny gołąb szali, potężnej budowy. One takie są, deklaki, to każdy wie. Gołąb jest przepiękny, dostał mniejszą samiczkę. Dostał mniejszą samiczkę, wychowaną już u nas. Jest to samiczka z pierwszej pary, która jest na stronie. To będzie na pewno, super połączenie. I tu mamy na jedną, też z ostatnich zakupów, są to tak samo dwa oryginalne deklaki. Jest to samczyk od Borkmansa, też przepiękny, bardzo dobre rodowody. Tutaj mamy głównie 613, mamy gołębia, które u Borkmansu wygrał samochód z lotu. Czyli jest to, o, i samiczka, jest to naprawdę bardzo ładne połączenie i podejrzewam, że przyniesie to bardzo fajny efekt. Maćku, na koniec powiedz, czy będziesz w Sosnowcu i czy zawierasz jakieś gołębie? Tak, będziemy w Sosnowcu, obok stanowiska Vet Farm Centrum Zdrowia Gołębi. Mamy obok stanowisko bodajże numer 100 czy 102. No coś w tym stylu. Mamy trochę gołębi późnych i trochę gołębi oryginalnych od Henka, czyli zapraszam na stanowisko. Naprawdę to ludzie, którzy ostatnio nabyli gołębie przez ostatnie 3-4 lata tu od nas, to naprawdę są zadowoleni. Okej, także dziękujemy i do zobaczenia w Sosnowcu. Dzięki. Koniec?